Witaj. Czy masz swoje turbo włączone czy wyłączone? Każdy z nas oczywiście chciałby jechać z turbo i mieć turbo doładowanie w swoim biznesie, w swoim interesie, bo nikt nie lubi zarabiać pieniędzy wolno. To nikogo nie przyciąga. Jeśli zarabiasz pieniądze wolno, w długim okresie czasu, to nikogo nie ekscytuje, nikt nie będzie chciał do ciebie po prostu dołączyć. Czyli logiczne jest, że musisz włączyć turbo w swoim biznesie, czy to tradycyjnym, czy w networku, czy w jakimkolwiek innym biznesie. Musisz mieć turbo. I teraz, czy masz swoje turbo on, czy off? Czy masz turbo włączone, czy wyłączone? Jeśli robisz biznes w sposób tradycyjny, czyli offline, czyli robisz spotkania, robisz meetingi, musisz dzwonić, musisz się umawiać z ludźmi, mówią ci w tym biznesie, zrób listę, to jest gra liczb. Musisz po prostu rozmawiać z dużą ilością ludzi, usłyszeć dużą ilość razy nie. Im więcej nie usłyszysz, tym jesteś bliżej celu. I pamiętaj, być może ta kolejna osoba to jest twój diament, twoja perełka. Jesteś być może jedną osobę od wielkiego, wielkiego sukcesu. I to oczywiście może być prawdą, tylko czy faktycznie w rzeczywistości tak jest? Czy jesteś jedną osobę od osiągnięcia wielkiego sukcesu? Mówią też, jak robisz biznes tradycyjnie, że fortuna leży w ponownym kontakcie. Czyli jak ktoś raz usłyszy, w ogóle nie zwróci uwagi, zapomni. Dwa razy usłyszy, już zaczyna się zastanawiać. Trzy razy usłyszy, już zaczynam bardzo intensywnie na ten temat myśleć. Być może jak to jest odpowiednia osoba, usłyszy 5-6 razy i ona wchodzi do biznesu, bo się przekonała. I tak faktycznie jest, tak jest z reklamą, tak jest ze wszystkim, tak? A to jest biznes. I teraz zobacz, ponowny kontakt w tradycyjnym biznesie, ale i też online, czyli w internecie, wymaga tego, żeby na przykład wziąć telefon, zadzwonić, napisać. Mogą ludzie działać online, ale nie będą mieli włączonego turbo. Mogą ludzie działać offline i mogą mieć włączone turbo. O co tutaj chodzi? Chodzi o automatyzację, słuchaj, ponownego kontaktu. Chodzi o to, żebyś ty nie musiał za każdym razem być uzależniony, że jak nie masz telefonu, nie napiszesz SMS-a, nie wyślesz czegoś, to twój biznes nie działa. W miarę rozwoju tego biznesu powinieneś doprowadzić do tego, żeby on był turbo doładowany, czyli ponowny kontakt, żeby był w miarę automatyczny. I tak jest, słuchajcie, w każdym biznesie. I obserwuję, że nie wszyscy biznesmeni to do końca rozumieją. Mają duże firmy, mają duże składy, mają duże magazyny, a tym, co tak naprawdę liczy się w ich biznesie, jest ich baza klientów. I oni, słuchajcie, o tą bazę klientów jak najmniej dbają. Dbają o wszystkie inne rzeczy, żeby mieć super ofertę, żeby mieć super serwis, obsługę i tak dalej. To jest ważne, to jest mega ważne, ale również bardzo ważna jest baza klientów, którą masz. Nawet jeśli ona jest do tej pory nieaktywna i w sumie głównie jeśli jest nieaktywna, bo konwersje, czyli to ile osób ci odpowiada, możesz mieć na poziomie nawet i 0,5%, ale jeśli 100 osób, 100 tysięcy osób regularnie ciebie słucha, czyta, ogląda, to te 0,5%, no to będzie znaczna kwota. Może to być każdego dnia dojść do ciebie 10 osób, 15 osób do twojego biznesu. Wyobrażasz to sobie? Zobacz tą wizję, że codziennie 5 osób dołącza do twojego biznesu, osobiście do ciebie. Nawet nie do twojego zespołu, tylko do ciebie. Czy to by trochę zmieniło prowadzenie twojego biznesu, gdyby 5 osób, nawet 2, nawet 3, ale w sposób pasywny, automatyczny, dołączały do twojego biznesu? Co więc możesz zrobić? Nie zachęcam, żebyś od razu budował czy budowała sobie bazę mailingową, autoresponder, jakieś boty instalował czy instalowała, czy coś w tym stylu, ale żebyś zaczął automatyzować. A social media, technologia bardzo prosta, jaką mamy obecnie, ułatwia automatyzację. I nie zauważyłem, żeby wiele osób to robiło. Wciąż robi to niewiele osób, czyli to jest dobra informacja dla ciebie. Jeśli mnie teraz posłuchasz, weźmiesz udział w moim wyzwaniu, czyli żeby zacząć robić automatyzację, na przykład w tym miesiącu. O co chodzi? Automatyzacją na social media będzie wideo, bo jak raz je wstawisz, ona zawsze tam jest. Wstawisz je na Facebooku, automatycznie jest też
na YouTubie, bo jakoś musisz to podłączyć, tak? Możesz na YouTube i na Facebooka wstawić. Zrobisz live, on automatycznie będzie na Facebooku cały czas. Zrobisz webinar, on będzie na Facebooku i będzie na YouTubie. Jako nagranie, które możesz zawsze potem wysłać. Zobacz, ty na przykład kładziesz się spać, ale ktoś zaczyna dopiero pracować w internecie. Chwilę rozmawiasz, wysyłasz twój osobisty webinar, czy twoje osobiste nagranie i ono pracuje. Ty już dawno śpisz, a ta osoba jeszcze sobie odsłuchuje, jeszcze sprawdza, a może inne nagranie na twoim kanale na YouTubie sobie sprawdzi. Może nie spać do 5 rano, tak? Bo jest nocnym markiem. Ty dawno sobie śpisz, a ktoś ogląda, ktoś poleca, wysyła dalej. Jeśli tego nie zrobisz, nie masz automatyzacji. Nie masz ponownego kontaktu. Pozostaje ci jedynie pisanie i dzwonienie. Czyli robisz to ręcznie, robisz to za każdym razem. Musisz być po prostu w pracy, słuchaj. A ten biznes, tak, network, jest takim biznesem, gdzie ty masz właśnie nie pracować aktywnie. Masz stworzyć system i z tego systemu skorzystać. Także zachęcam cię, pomimo że wiem, że wielu z was nie robi tego, nie automatyzuje. Czeka, opiera się, nie nagrywacie wideo, nie robicie live'ów, nie robicie webinarów. Zacznijcie to robić, zacznijcie automatyzować w ten prosty sposób swój biznes. Jeśli nie jesteś do tego skłonny, załóż sobie autoresponder. Można mieć autoresponder już za darmo, bota można mieć za darmo, bloga można mieć za darmo. Zacznij to może robić, a z czasem dołącz kolejne rzeczy, wideo, live'y i webinary. Od czegoś po prostu zacznij. Weź udział w tym moim 30-dniowym wyzwaniu. Pochwal się, skomentuj. Możesz nawet do mnie napisać, wysłać, co stworzyłeś, co zrobiłeś, czy zrobiłaś. I pochwalić się i pokazać, że faktycznie zaczynasz automatyzować swój biznes, czyli zaczynasz mieć turbo doładowanie. Niezależnie, czy działasz online, czy offline. Mam nadzieję, że pomogłem. Skomentuj, udostępnij. Pozdrawiam, cześć.